Cześć, dzisiaj chciałbym kontynuować poprzednią lekcję montażu w programie Adobe Premiere, która jest gdzieś tutaj. Możesz sobie najpierw tamtą obejrzeć, albo kontynuować to, co widziałeś w poprzednim odcinku. Jest to lekcja znów związana z programem Adobe Premiere, podstawy montażu w tym programie. Na końcu znów będę miał dla Ciebie niespodziankę, dlatego warto oglądać ten filmik do końca. A teraz zapraszam do lekcji. Teraz, jak widzicie, to jest tak zwany welcome screen. To kiedyś się nazywało start screen, teraz jest welcome screen. I tu mam projekty, nad którymi pracowałem ostatnio. To są te recent project, prawda? Więc to jest też dość jasne, bo w wielu aplikacjach to mamy. Do tych ostatnich projektów też mamy dostęp tutaj, już jak otworzymy jakiś projekt. Jak widzicie, ja te projekty mam na OneDrive, czyli to jest jakby... To jest dysk w chmurze, więc wiem wtedy, że nie jest tylko na moim dysku ten projekt, ale też jest gdzieś w chmurze. Oni też oferują odzysk plików do 30 dni bodajże, więc to ma sens zapisywanie tych projektów tam. Będę o tym jeszcze mówił, natomiast przyznam, że nie korzystam z tej funkcji Creative Cloud, natomiast ona jakby działa na tym samym. Tutaj są jakieś projekty, ale tutaj tworzy projekty jakby Creative Cloud od razu. Jak widzicie, nie mam żadnego projektu w Creative Cloud. Można też korzystać z tego clouda, natomiast nie trzeba, zachęcam, żeby korzystać z jakiegokolwiek po prostu clouda, żeby te projekty potem nam nie zginęły, żeby było łatwe odzyskiwanie albo backupowania projektów i też backupowania plików. Bo to, że ja korzystam z Creative Cloud, z OneDrive'a, to jest, dotyczy tylko projektów. Jakby pliki mam na dysku, no bo to są kilkadziesiąt gigabajtów, no to nie ma sensu tego wgrywać. Niektóre mam na OneDrive'a, ale nie ma sensu wgrywać wszystkich materiałów na OneDrive'a. Zazwyczaj po prostu trzeba zaplanować sobie backup po prostu tych projektów i nie myśleć, znaczy backup tych materiałów też osobno, i nie myśleć o chmurze, natomiast projekty zazwyczaj zajmują bardzo mało, więc można je wgrać na chmurę i tam je po prostu trzymać. I tak jak widzicie tutaj, to są rzeczy, które ostatnio montowałem, to 11 dni temu, to miesiąc temu, to jakieś tam, to są te ostatnie rzeczy. No i teraz, jeżeli chcemy zrobić nowy projekt, zgraliśmy już materiał na dysk, tak jak ja mam tu na przykład zgrany materiał na dysk, no to teraz chcemy stworzyć projekt, więc klikamy New Project. I tak jak widzicie, tutaj pojawia nam się taka zakładka, gdzie możemy dać nazwę tego projektu. Ja dam warsztaty Adobe VR. Tak. I teraz, gdzie ten projekt się znajduje, jak widzicie tutaj, ja mam go na tym swoim OneDrive'ie, mam po prostu katalog Premiere na tym OneDrive'ie, gdzie zapisuję wszystkie projekty. Dobrą metodą często jest też, żeby nie mieć tak luzem tych projektów, jak widzicie jest ich trochę więcej niż tych recent, nie mieć tak luzem tych projektów, tylko tworzyć do każdego projektu osobny folder. A dlaczego? Dlatego, że jak widzicie tutaj, są foldery, które tworzy domyślnie też Adobe i w tej chwili na przykład Premiere Pro Autosave stworzył mi do tych wszystkich projektów swoje autosave'y w jednym katalogu. Tak samo on tworzy różne tutaj inne swoje pliki związane z projektami, jak prewki i w tej chwili każdy z tych, które miał prewki projektów, ma osobne katalogi, więc to jest dość ciężko znaleźć, aczkolwiek no ja mam taki workflow, że po prostu te projekty są luzem, natomiast ja bym zachęcał Was, żebyście do każdego projektu tworzyli osobny folder w ramach folderu, to są projekty Adobe Premiere, czyli na przykład warsztaty Adobe VR. I teraz mając ten folder, w ramach warsztatów możemy stworzyć kilka innych projektów, prawda? Czego ja nie mogłem zrobić w przypadku, no tu mamy jakiś film dokumentalny, prawda? Każdy z tych projektów ma Babcia Ziemna Wołem, Zwiastun, kilka innych projektów, a nie jest to w żadnej strukturze. Z tym filmem są związane inne projekty, które też są luzem,
Więc wtedy to nam trochę porządkuje, dlatego ja w tej chwili zmieniam tą koncepcję, którą miałem wcześniej i jak widzicie zapisuję do tego OneDrive'a Adobe Premiere warsztaty Adobe VR. Tu jest kilka takich istotnych funkcji. Na przykład pierwsza rzecz to jest renderer, czyli to jest tak zwane wsparcie sprzętowe karty graficznej. Jeżeli mamy w komputerze dobrą kartę graficzną, to będziemy mieli engine, GPU, akcelerator, tu będą różne rzeczy w zależności od systemu operacyjnego. U Państwa to będzie OpenCL, w macOSie OpenCL jest już deprecated, czyli już jest porzucony, dlatego ten jest zalecany, natomiast no, ten u Was będzie raczej OpenCL albo CUDA, tak zwane, czy CUDA. CUDA, jeżeli mamy kartę NVIDIA, jest zalecana do Premiera i ma dodatkowe wsparcie jeszcze, tak? Więc tutaj na Windowsie zalecałbym wybierać właśnie CUDA albo CUDA, zależy jak wymawiamy. Natomiast w przypadku macOS-a no to trzeba wybrać Metal. I też w przypadku kart AMD, bo też no ja mam tutaj kartę AMD i na Windowsie też mam AMD, więc w kartach AMD na Windowsie jest OpenCL, który nie jest porzucony w Windowsie. Więc w przypadku kart AMD można śmiało wybierać OpenCL, to też jest CL, to też jest akceleracja GPU. Lećmy dalej. Tutaj mamy format, jakby display format, czyli wideo, czyli jak pokazuje nam wideo na timeline'ie. Tu tak naprawdę trzeba domyślnie zostawiać te. Większość z tych funkcji ma sens zostawiona domyślnie, ale trzeba wiedzieć mniej więcej, co możemy jeszcze uzyskać. Tutaj możemy przedstawić to w formie stóp i klatek 16 mm, no ale to są rzeczy związane z, gdybyśmy montowali coś, co było kiedyś nagrywane na taśmie, mamy zdigitalizowane, no to czasami niektórzy montażyści wolą sobie to tak oznaczać. To jest kwestia tylko oznaczenia jakby klatek i tego, co widać w filmie, prawda? Czyli jak sobie otwieramy jakiś film, no to tu mamy linię czasu. W takim filmie, tak, mamy linię czasu i ona może być różnie wyświetlana. Można też sobie jako klatki to zrobić. Timecode to jest zazwyczaj właśnie czas, nie? Czyli 00, czy 2.00 i to są sekundy, minuty, godziny. Frames, no to wiadomo, to są klatki po prostu, nie? Jeżeli mamy materiał nagrany w 30 klatkach na sekundę, no to sekunda będzie oznaczona jako 30 klatek, tak? 60 klatek, no 2 sekundy i tak dalej, więc zostawiamy timecode domyślnie. Często kamery mają wbudowany timecode, więc jakby można spokojnie też to zsynchronizować. O tym będziemy jeszcze pewnie też mówić. Chociaż akurat my nie mamy materiałów kręconych kamerą z timecodem, ale chwilę o tym powiem. Dobrze. Audio, no tak samo, to jest tylko display format, czyli jakby format wyglądu tego audio, więc zostawiamy sobie audio samples. Można też po prostu bardziej szczegółowo pokazać to audio. To są rzeczy, tak jak mówię, no ja nie zajmuję się do końca audio, więc ja zostawiam to domyślnie, a dźwiękowiec się potem tym martwi, ale oczywiście do audio też przejdziemy, natomiast wszystkie rzeczy, które będą wymagały zmian w konkretnych przypadkach, w przypadku VR-u i tak dalej, na bieżąco będziemy zmieniać, bo będziemy mówić też o audio binauralnym, w opozycji do jakby stereo audio w VR-ze, stąd jakby też będą te zmiany, ale to dopiero wtedy, kiedy będą potrzebne. Tak zostawiamy domyślnie. Capture, no to dotyczy tylko urządzeń tak naprawdę zewnętrznych, takich kamer albo rekorderów, jak mini DV albo HDV właśnie. Czyli to jest format przechwytywania. No w tej chwili nie mamy żadnych takich urządzeń, nie będziemy się tym zajmować, więc to nas nie do końca obchodzi. Natomiast fajnie, że w Premierze jest ta funkcja, bo na przykład ja mam część materiałów jeszcze nagranych na takich małych kasetkach właśnie HDV i już większość programów nie ma tej opcji, a tutaj oni to zostawili.
i to taką opcję, która jest dość rozbudowana. Natomiast no, w tej chwili odeszło się już od nagrywania w kasetkach, ale być może u Państwa jeszcze są jakieś materiały też nagrane w tym formacie, więc warto wiedzieć, że taką funkcję mamy. No i tutaj mamy HDR, czyli to jest rzecz, która nam się przydaje do kolor korekcji. Tak samo zostawiamy to domyślnie, bo to wszystko zależy od monitora, więc trzeba by było wejść w preferencje monitora, żeby wiedzieć, ile ustawić nitów. Ja chyba mam dość dobry monitor, on ma chyba 300 nitów, więc trochę tutaj mu akurat zmienię, ale to mówię, to ustawienie jest zależne od jakby monitora. To też zostawiamy niezaznaczone. To jest kwestia pokazywania jakby labeli, czyli tych, no będziemy o tym dalej mówić, jak wgramy pliki, to one będą specjalnie oznaczone. Można, tak jak mówię, to później wszystko zmienić też w preferencjach, w zależności od tego, co nam jest potrzebne. To są rzeczy związane właśnie z przechwytywaniem audio. Tutaj pokazujemy mu domyślny folder do przechwytywania audio. To jest taki sam jak projekt, ale możemy podać inny folder. Zazwyczaj to się zostawia tak, bo to są te właśnie katalogi, o których ja mówiłem, które są jakby w ramach projektu gdzieś ulokowane. No a gdybyśmy przegrywali z tych kasetek, no to może nie chcielibyśmy jakby przechwytywać tego tam, gdzie projekt, tylko gdzieś indziej, to można mu wtedy wskazać ścieżkę bez problemu i przechwytywać to gdzie indziej. Tak samo audio, jeżeli byśmy nagrywali audio, ja tu mam też mikrofon na przykład zewnętrzny, mogę nagrywać audio, no to tak samo można by to audio przechwytywać w innym folderze. Akurat ja tu mam dużo miejsca, więc mogę to zostawić spokojnie tutaj, ale często po prostu chcemy to mieć na innym dysku czy na innym nośniku. No więc to możemy sobie zmieniać, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy. Tych rzeczy raczej bym nie zostawiał, bo to są te foldery, o których pokazywałem, czyli Video Previous, Audio Previous, Project Autosave, tak, bo mamy, że on będzie się save'ował automatycznie. No i tutaj mamy CC Libraries Download. Tu można mu zmienić to spokojnie na dysk, który na przykład ma więcej miejsca, no bo to są te biblioteki Adobe, które on udostępnia, właśnie te szablony, które pokazywałem i tak dalej. Tak samo to. No, to są też właśnie szablony. To jest miejsce, gdzie on będzie pobierał te rzeczy. To jest rzecz, która jest dość nowością chyba od tego roku albo od końcówki poprzedniego, właśnie w aktualizacji. To ingest setting, czyli ustawienia trawienia, prawda? Na polskim można powiedzieć. Chodzi o to, że przy imporcie plików do projektu możemy mu powiedzieć, żeby robił jakieś dodatkowe rzeczy od razu przy tym imporcie. To się przydaje tak naprawdę wtedy, kiedy na przykład mamy materiał na karcie SD, no, i na przykład chcemy już zacząć montować, a nie najpierw przekopiowywać na dysk i dopiero montować. I wtedy sobie zaznaczamy copy i wtedy to jest kwestia weryfikacji. Tutaj zaznaczamy without weryfikacji, bez weryfikacji, bo to są dodatkowe jakieś tam ustawienia, które są niepotrzebne. I teraz gdzie kopiujemy? I teraz na przykład właśnie zaznaczamy mu sobie inną lokalizację, tak? No nie wiem, jakiś folder na innym dysku, prawda, jakimś dużym. No tu mam 14 terabajtów, o, to tutaj będzie mi materiał z karty, taki przykładowy sobie robię folder na przykład, nie? No i tutaj, wtedy, jak wybiorę ten projekt, że on ma to domyślnie ustawione, to oczywiście można potem w projekcie też zmienić, no to biorę na przykład kartę SD, albo no to zadziała niestety też z dysku, jakbyśmy importowali, że on importując pliki do komputera, czyli te będziemy importować później, no to importując te pliki, które są akurat na OneDrive'ie, on je też potem przegra do tego 14-terabajtowego dysku, czyli w trakcie importu on będzie je kopiował od razu na tamten dysk, nie? Więc tak jak mówię, no ta funkcjonalność przydaje się głównie, jak chcemy od razu zacząć pracować na materiale z karty, a chcemy po prostu mieć go też przegranego. Więc on po tym, jak już skończy kopiować, to podmieni sobie te pliki na te, które przekopiował, tak? Więc wtedy można wyjąć kartę i montować dalej, tylko musi skończyć.
Więc to jest funkcjonalność kopii, potem mamy transcode. No to transcode jest analogiczne do kopii, tylko że oprócz kopiowania on jeszcze po prostu zmienia format tego pliku. Czyli na przykład można mu ustawić, żeby był mniejszy, tak? Tutaj mamy bardzo mały bitrate i tak dalej. Ja szykując te pliki ćwiczeniowe też wczoraj puściłem mu właśnie, żeby zrobił je mniejsze trochę właśnie przez Merge Source, ale nie tutaj, tylko przez Adobe Media Encoder, czyli do kodowania plików. To będziemy o tym mówić przy okazji eksportu. Natomiast gdybyśmy chcieli już przy okazji importowania plików zmienić też ich jakby własność i na przykład, no nie wiem, zrobić z nich ProResy, żeby szybciej chodziły, albo właśnie, żeby były mniejsze te pliki, no to możemy od razu mu tutaj dać transcode, tak? Albo żeby po prostu miały inny format, bo czym to się różni od Create Proxies? Create Proxies to właśnie tworzy nam bardzo małe pliki, nie? A tutaj tworzy nam takie sensowne pliki, bo jakby meczuje źródło, czyli tworzy pliki, które są jak najbardziej no, zbliżone do źródła, a jednocześnie mają wysoki bitrate, ale mają dobry kodek, który powoduje, że no, ten bitrate jest mały, jak widać, ale on jest sensowny, tak? Bo jest high bitrate mimo wszystko, że jak dla mnie to jest mały, ale tak naprawdę z tej funkcjonalności nie musimy w tej chwili korzystać. Pokazuję ją, że ona jest, mówię, to się przydaje wtedy, kiedy mamy kartę, to są też takie pozostałości z Avida, z takiego programu zaawansowanego montażowego. Avid umożliwiał import plików tylko po przekodowaniu ich na DNG właśnie, tak? To jest forma Avida. I wszyscy montażyści, zanim zaczęli montować, musieli przekodować wszystkie pliki, właśnie transkodować, nie mogli montować na źródłach, co z jednej strony było trochę bzdurą, no bo dlaczego nie montować na dobrych plikach już z kamery i tak dalej, a z drugiej strony też powodowało, że ten format był kompatybilny z programem, bo te formaty, taki, to są bardzo duże też formaty właśnie plików ProRes czy ten Avidowy DN, to są pliki, które na przykład mieliśmy plik z 300 mega, a on go robił jako 2 giga, tak? Ale na nich dekompresacja tych plików powodowała, że wtedy był płynniejszy obraz przy montażu i też to powodowało, że ten program stabilniej działał. A ja pamiętam, jak były pierwsze wersje Premiera, no to jak nie było tej możliwości transkodowania, to znaczy nie było wymuszonej tej możliwości, to on często się wieszał albo padał, albo no bo miał za dużo na przykład kodeków, bo jednocześnie dawaliśmy mu H264 albo DivX-a jakiegoś, bo wtedy jeszcze były DivX-y na przykład. No i wtedy on nie wiedział, jaki kodek obsługiwać. W tej chwili to się unormowało i ten kodek jest bardzo dobry, więc w większości tych plików, które będziecie nagrywać, to raczej spotkacie się z tym kodekiem, więc ten kodek można śmiało montować i wtedy tego w ogóle nie trzeba wybierać, no bo to nam przy imporcie po prostu przekoduje te pliki, czego nie potrzebujemy. Ale ta funkcja może być przydatna, jeżeli mamy słaby komputer, no to wtedy już przy imporcie możemy mu wskazać, że ma zrobić z tego bardzo małą jakość. Jak widzicie, tu może być trochę lepsza jakość, ale to dalej jest jako proxy. O proxy jeszcze będziemy mówić, ale proxy to są takie pliki, które służą tylko do montażu, jak mamy słaby komputer, a potem te pliki proxy zamieniamy na pliki właściwe, czyli takie już z dobrej jakości. Czyli to tak naprawdę tworzy nam tylko pliki do montażu, a przy eksporcie zamieniamy te proxy na właściwe pliki, więc to jest funkcjonalność przydatna, jeżeli mamy słaby komputer. No i tutaj jest to samo, tylko że oprócz tego, że stworzy nam proxy, to jeszcze możemy powiedzieć mu, gdzie ma przekopiować też nie tylko proxy, ale też te pliki źródłowe. On wtedy nam stworzy, jak widzicie, tu jest ten folder, który wcześniej mu wybrałem. On wtedy nam stworzy nie tylko proxy, ale przekopiuje pliki, a oprócz tego stworzy katalog, w tym katalogu proxy, więc będziemy mieli pliki źródłowe i proxy jakby w jednym miejscu. Aha, no tutaj akurat źle powiedziałem, bo tutaj nam przekopiuje pliki te źródłowe, a proxy nam stworzy tam, gdzie projekt. Jeżeli chcemy, żeby w tym samym miejscu, to musimy to ręcznie też zaznaczyć. Myślę, że to jest dość jasne. Tutaj możemy sobie też wgrać jakieś konkretne ustawienia presetu tej funkcjonalności, które są dostępne w tej zakładce, o której mówiłem, w tych różnych szablonach, w różnych ustawieniach chyba Adobe, które można też ściągnąć z internetu. I to by było na tyle w tej lekcji. Kolejna już
Niebawem kontynuacja tego tematu. Ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej już teraz, to zapraszam do mojego pełnego kursu montażu w Adobe Premiere, który nagrałem z udziałem świetnego montażysty, profesjonalnego montażysty filmowego Rafała Stusa. I kurs ten nie dotyczy tylko tradycyjnego montażu, chociaż jest moduł o tradycyjnym montażu, ale także jest osobny moduł o montażu nietypowego wideo, wideo 360 stopni i VR, czyli wykorzystania nowych technologii w programie Adobe Premiere. I tylko dla oglądających to wideo przygotowałem specjalny kod rabatowy, dający sporą zniżkę na ten kurs na Udemy. Ten kurs jest na Udemy. Szczegóły znajdziecie w opisie. I teraz niespodzianka, o której mówiłem, darmowa. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o filmach 360 stopni, tworzeniu VR, a także montażu, zapraszam na webinar, który z kolei nagrałem, który z kolei prowadzę ze specjalnym udziałem świetnego operatora VR, Andrzeja Szramko. Link także jest w opisie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, by nie przegapić kolejnych lekcji. Dzięki i zapraszam ponownie. Hej!